Hejka! Dzisiaj jest 21 marca, czyli długo wyczekiwany przez wszystkich Hop Day. Ja jestem Magda Mucha, a za kamerą jest Janek Wojewoda. Słońce świeci, ptaszek kwili, a obok nas przechodzą właśnie tłumy przyszłych. To co to pana sprowadza? No mam starszą córkę, która się już zwykła się u was. Ja teraz przyszłam z młodszą córką, żeby zobaczyć, jak to wygląda i być może się uda dostać. Okej, młodsza córka stoi obok. Tak, niestety nie, nie jest bardzo medialna, no ale mam nadzieję, że się przyłamie. A pan jako rodzic poleca Hoffmanowo? No tak, ja jestem bardzo zadowolony. Polecam. Super. Fajne wyniki, także fajna atmosfera. Dzięki. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dzięki. Właśnie w sali biologicznej, gdzie przyszłym hoffmaniakom opowiadane są podstawy biologii. Zajmiemy się optyką, tym jak różne ośrodki spowalniają światło, a do tego zajmiemy się soczewkami, czyli jak światło jest rozpraszane albo skupiane i jak to wpływa na nasze życie, do czego tego używamy. Hejka, co tutaj się dzieje? Jesteśmy w sali 107 i właśnie promujemy festiwal 20. Dobrze, ciekawie. O, nasi szefowie festiwalu! Może wy chcecie powiedzieć coś więcej? Ale o czym? Co tu się dzieje? Salka festiwalowa. To już wiem, coś więcej. To znaczy, podczas prezentacji będzie można zobaczyć zdjęcia z poprzedniej edycji festiwalu. Okej. Okay. Oraz jak wygląda na przykład praca na backstage'u lub jak wyglądają przedstawienia. No i tutaj będzie można zobaczyć poprzednie plakaty z poprzednich edycji oraz lotki. Czy zachęcacie ludzi do brania udziału w festiwalu? Oczywiście. Tak. Tak? No dobra, dzięki. Co byście poradzili przyszłym hoffmaniakom? Warto się angażować na przykład w koło techniczne? Oczywiście, że warto. To jest świetna okazja, żeby poznać nowych ludzi w szkole oraz żeby, no, żeby tak fajnie zapracować. A jakieś słowa dla przyszłych hoffmaniaków? No, nie jest to aż tak ciężko i jesteśmy pewni, że sobie poradzicie. I naprawdę jest super w tej szkole, jest dużo inicjatyw, w których możecie wziąć udział i no, zachęcamy. Po prostu bawcie się dobrze, bo to jest najważniejsze w sumie. Dziękuję. Co byś chciała przekazać przyszłym hoffmaniakom, czego ty nie wiedziałaś i do tej szkoły? Znaczy, przede wszystkim to, żeby nie brali tak do siebie tego, że te oceny na pewno spadną na samym początku. Jednak przyznam szczerze, no jest to duży przeskok niż to, co było w podstawówce, żeby nie porównywali się do innych, bo każdy tak naprawdę jest inny, każdy ma inne wartości i żeby jakby brali, spędzali ten czas w szkole jak najlepiej, ubierali udział we wszystkich festiwalach, które są naprawdę świetne i cieszyli się każdym dniem w tej szkole i tak bardzo nie przejmowali rzeczywiście tymi ocenami, tą rzeczywiście nauką i skupili się tylko na przedmiotach rozszerzonych. Ja się 100% zgadzam. Hejka, dziewczyny, tutaj widzę, że chwila lenistwa. No momentami, ale jak coś jest potrzebne, to wszystko tłumaczymy. No dobrze. I widzicie potencjał na przyszłych hoffmaniaków? Widzę. Nie zgubili się jeszcze bardzo. Tylko jeden rodzic się zgubił, ale ogarniają, więc może jest materiał na hoffmaniaków. Co to się dzieje? Cześć wszystkim, jesteśmy właśnie na Hop Day'u i dzieje się tutaj stoisko samorządu. Tak jak w zeszłym roku mamy mnóstwo plakatów, na tych plakatach znamy inicjatywy z ostatniego roku szkolnego i też jakieś poprzedniego roku szkolnego, coś jest obecnego i z poprzedniego. Opowiadamy kandydatom o tym, co robi samorząd w naszej szkole, jakie są możliwości zaangażowania się poza lekcjami, więc bardzo pozdrawiamy wszystkich kandydatów i mamy nadzieję, że dobrze się bawicie na Hop Day'u i wybierzecie naszą szkołę. Cześć! Dzięki! Bardzo dobrą siłownię mają i jest bardzo ogarnięte tutaj, wycieczki są, jak się wchodzi. Ogólnie bardzo dużo osób, ale zorganizowane to jest, jak widziałem. No i ogólnie bardzo ładna szkoła i nowoczesna w sumie. Do innych, jak to jest najmniej. Więc
byś miał wybierać tą pochwałową? No, jakby mi starczyło tyle na tyle punktów, bo słyszałem, że dobra szkoła, to bym pewnie wybrał. Dzięki, że byliście z nami w tym roku. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Was do przyjścia do naszej szkoły. Trzymamy kciuki za Wasze egzaminy i do zobaczenia!